Podobnie jak Kamil, zaprezentował się bardzo ładnie w tej przerwanej serii próbnej. No ale teraz ważny jest skok Clemensa, jak w zawodach. Daleko po frunie reprezentant Polski. Był 26 w zawodach indywidualnych. Zdarzały mu się dobre skoki, przeplatane niestety krótszymi próbami. Oby teraz pofrunął poza linię punktu konstrukcyjnego. Będzie ciężko, ale jest. Ale jest, wyciągnął. I jest zadowolony. No, cieszy fakt, że są bojowo nastawieni nasi reprezentanci. Cieszy fakt, że drugi nasz zawodnik ląduje za 200 metrem. Oczywiście widzieliśmy skok Krafta. Wiemy, że stać Norwegów, Słoweńców na to, żeby za 220 metr latali tutaj dość regularnie. No ale powodów do smutku, do wstydu na pewno nie ma. Oczywiście Polacy po tym drugim, kolejnym skoku poza punkt konstrukcyjny obejmą prowadzenie. No i mogą sprowadzić niepokój w szeregi innych nacji, jak chociażby Niemców czy Słoweńców, którzy na razie za naszą reprezentacją, oczywiście po tym skoku wszystkie drużyny.